Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Tak, w końcu przekonaliście mnie, żebym przygotował ostatnią część lekcji w, o kamerze, ale tym razem z punktu widzenia delfiarza, czyli jak ja to oprogramowuję w Delphi, jak Wy możecie to oprogramować w Delphi. Przy okazji zaznaczam, że... To, co ja pokazuję, wymaga e, komponentu, jednego komponentu ode mnie, mkudps, który jest do pobrania na stronie Atmel. E, na dzień dzisiejszy jest on przygotowany dla wersji 10.04. E, ja tutaj jest, zobaczycie, że działam na wersji 10.03, to się tym nie przejmujcie. E, oczywiście w tym komponencie ostatnio dokonałem sporo zmian i e, ten, który jest na stronie, działa dobrze. Ten mój ma niestety jakieś wyjątki, przez co aplikacja mi się czasami zawiesza. Co już zobaczyli, czy tam wyskakuje jakiś błąd, access violation error, albo trzeba ją ubijać z tego, ale to jeszcze poprawię, zanim mam nadzieję, wrzucę nowszą, najnowszą wersję komponentu. Przy czym spodziewajcie się, że już niedługo wrzucę najnowszą wersję komponentu do, nie do Delphi 10.04, tylko do Delphi Alexandria, do najnowszego Delphi, do Delphi 11. Mam nadzieję, że też jest wersja komunikacji. Do, do tego Delphi 11. Oczywiście na stronie przez jakiś czas zostanie również ten komponent do wersji 10. Do starszych wersji nie będę już produkował i kompilował tego komponentu. No dobrze, odpalamy sobie zatem Delfiacza. Wybieramy sobie, bo najpierw spróbuję Wam pokazać, jak zbudować jakiś prosty interfejs użytkownika dla tej kamery, albo jak niektóre rzeczy trzeba przygotować, żeby ta kamera w ogóle mogła nam tutaj działać i odbierać obrazy, bo niektóre są sprawy bardzo istotne. tak? Więc wybieram tutaj opcję utworzenia nowego projektu, wybieram Delphi, VCL Windows Application, klikam dwukrotnie, proszę bardzo, otwiera mi się okienko, może ja tutaj sobie troszeczkę zmniejszę niektóre okna, żeby było to lepiej wszystko widać, proszę bardzo. I moi kochani, przede wszystkim tak, obszar ten roboczy to sobie troszeczkę zmniejszę, powiedzmy do takiego na razie, o, żeby mi się to mieściło tu w miarę, w miarę w okienku. I teraz, słuchajcie, zróbmy sobie górny panel, bierzemy z komponentów, z palety komponentów standardowych, bierzemy sobie, um, słuchajcie, panel, zwykły panel, kładziemy go na formę, e, tutaj też przesunę to troszeczkę do góry i teraz, słuchajcie, na tym panelu, na tym panelu, Usuwam caption czyli napis, bo mi nie będzie potrzebny. Jeśli chodzi o jego właściwość, bevel outer, zrobię sobie na known. A teraz, żeby mi to było otoczone, załóżmy czarną obwódką, to wyłączę CTL 3D, i tutaj sobie Border Style zrobię na. BS Single, dzięki czemu mam z taką czarną mowódką ładnie, no przynajmniej dla mnie ładnie, będziecie robili, jak będziecie chcieli. Tak. Teraz ten komponent możemy na górze kliknąć opcją Align, czyli żeby Delphi wymusiło na nim położenie. Zróbmy, żeby on był zalajnowany, czyli przypięty do góry. Tutaj będziemy sobie umieszczali później nasze jakieś kontrolki, które będziemy musieli oprogramować do podłączania się do kamery, żeby zobaczyć listę kamer itd. Tak co w pozostałej części? Na dole ja proponuję dodać, słuchajcie, status bar, w związku z tym wyszukamy tu sobie status bar, proszę bardzo, zwykły, windowsowy, najnormalniejszy w świecie, on się od razu ułożył na dole, możemy w niego dwa razy kliknąć i zrobić co najmniej raz, dwa, trzy, ze cztery sobie panele, one mają tutaj szerokości niewielkie, dlatego sobie ustalmy, że na przykład pierwsza to będzie szerokość 100, druga to będzie szerokość 150. I trzecia szerokość też niech będzie tam 150. tak? Proszę bardzo, status bar mamy przygotowany, żeby tam się wyświetlała. Nawet niech pierwsza też będzie taka sama 150. Proszę bardzo. To nie są jeszcze takie istotne rzeczy z punktu widzenia działania tej kamery. No, ale mamy status bar, na którym będziemy wyświetlali sobie jakieś informacje. W takim razie teraz uwaga, słuchajcie, teraz jest najważniejsze. Wyszukujemy, bo choć, pamiętacie, u mnie w programie tak ładnie jest, że jak poszerzam okienko, to ładnie widać cały obrazek tej kamery, powiedzmy kadr. E, oczywiście, jak okienko jest mniejsze, to pojawiają się suwaczki. Wszystko to zawdzięczamy w Delphi dzięki takiemu komponentowi jak Scroll Box. Scroll nie Scroll Bar, tylko Scroll Box, proszę bardzo. Klikam i kładę go na formę. On jest w takiej postaci, też mógłbym go zrobić, przerobić. Słuchajcie, żeby on się wyświetlał bez tego bevel e, Lowered. Zrobimy none CTL 3D wyłączymy. Proszę bardzo, też ma sobie czarną ramkę, ale jemu damy, żeby się przypiął na całe wolne miejsce. Czyli, jak będziemy zwiększali, zmniejszali obszar naszej formatki, no to ten obszar tego scrollboxa też się będzie zmieniał, a wszystko, co jest na nim położone i będzie załóżmy większe, jeśli chodzi o wysokość i szerokość, niż obszar scrollboxa, to scrollbox ładnie sobie włączy wtedy po bokach te. Suwaki, ale najpierw musimy coś położyć. Tu uwaga, przy okazji, jak kładziemy scrollbox, to teraz, teraz są ważne rzeczy z punktu widzenia Delphi: jak to oprogramować, żeby mieć jak największą prędkość, bez żadnego bigotania i tak dalej, tej podmiany obrazków, które później będziemy wczytywali, będą jeszcze ważniejsze rzeczy. To tutaj scrollbox ma taką właściwość, jak double buffered. Klikamy na true, niech to będzie zaznaczone. Wybieramy kolejny komponent. Na tym Scrollboxie położymy nie bezpośrednio image, tylko położymy panel kolejny, nazwijmy go, caption mu zdejmujemy, nazwijmy go sobie jakiś tam PNL Background, proszę bardzo, PNL Background. Przeróbmy go również, żeby on nam zawierał tylko czarną rameczkę. Proszę bardzo, przechodzimy tutaj zrobimy o tak. I umieśćmy go w lewym górnym rogu. Przy czym dajmy mu taki rozmiar, żeby on miał rozmiar mniej więcej, bo um, ja bym proponował, żebyście sobie przestawili, w, są, czyli przestawicie ten komponent w ESP czy nie. Do zabawy najlepiej na początku najmniejszą rozdzielczość, czyli tam jest 480x320. To temu, jeśli chodzi o ten panel, można byłoby dać taką samą szerokość. No, ale wiecie co, damy mu tu 400, 408, nawet większą, 498 e, Ja tu bym musiał się przesunąć na dół i poszerzyć nieco tą moją formatkę No właśnie, tylko żeby ją poszerzyć to ja muszę O tak I tutaj mam troszeczkę mało miejsca po prostu na ekranie, jeszcze to jest za małe, słuchajcie e, Ciach jeszcze ją poszerzę, przesunę i jeszcze poszerzę. Słuchajcie, ten nasz pierwszy panel, ważny, lepiej, żeby miał nawet, no dobra, jakąś tam taką rozdzielczość, a niech ma sobie. Teraz ten panel, uwaga, koniecznie, ale temu to już w ogóle koniecznie. W scrollboxie może to nawet nie jest tak istotne, ale ten panel, o, nawet przyjął, ponieważ go położyliśmy na scrollboxa, który miał double buffery, to odziedziczył sobie właściwość. Ten panel, jako background dla naszego obrazka, musi mieć double bufferet. I teraz najważniejsze kładziemy sobie i ma tu sobie wyszukujemy image i zwykły komponent t-image z palety additional klikamy sobie image, tak, uwaga i teraz, żeby to dobrze działało to niestety trzeba tu wczytać jakiś obrazek nie, nie ma, słuchajcie, mocnych, musi być wczytany jakiś obrazek i to jpeg ponieważ my będziemy przyjmowali jpegi, oczywiście musi być dlatego że nie chce mi się tam inicjować żeby tu samemu wyrenderować jakiś jpeg i tak dalej, to najlepiej coś wkleić dlatego w tym moim programiku tak naprawdę ja sobie wkleję od razu obrazek który przygotowałem i tutaj też go wkleję. Proszę bardzo, o, taki obrazek przygotowałem do naszego programiku. I uwaga, teraz bardzo ważna rzecz z punktu widzenia znowu tych właściwości, tych niektórych elementów, żeby to potem wszystko ładnie działało. Jeśli chodzi, ten panel nie, ale jeśli chodzi o obrazek, musimy mu włączyć auto-size. Dlaczego? Dlatego, że jak włączymy auto-size, to jak będziemy go potem napełniać danymi i na przykład większym obrazkiem, to on się ładnie zwiększy na ekranie. My będziemy później jeszcze ręcznie programowo zmieniali obszar tego panelu, który też się musi powiększyć na tym scrollboxie. Być może można byłoby robić bez panelu, ale ja wolę robić z panelem, lepiej mi to gdzieś tam działało. Ten obrazek na początku teoretycznie może być umieszczony gdziekolwiek, później i tak w programie go przyczepimy w ten sposób, żeby on się tutaj zbliżył, zobaczcie, o do samego rogu i żeby nam poszerzał się w ramach odbieranego obrazka, tak? W górnej części Położymy sobie Group box, To zobaczcie, tutaj jest coś takiego jak t Coś takiego sobie położymy, odpowiednio wymodelujemy, wyskalujemy i w nim sobie położymy kontrolki, które będą służyły, podobnie jak w moim programie. Do czego? Do tego, żeby sobie podłączać się do serwera UDP. Ja już. Takie coś przygotowałem w całości. Proszę bardzo, Ctrl C. Tutaj sobie wklikam o Ctrl V i tu mam położone pole y, Combo Box. Jaki, jakiś tam label, label kolejny z opisem, tutaj pole, żeby port wpisywać, przycisk start zwykły, prawda, tutaj sobie podłączę i tutaj, uwaga, sobie położyłem na tym group boxie, słuchajcie, położyłem sobie dwa małe panele, paneliki, widzicie, te panel, panel LED 1 i panel LED 2, one mi jakby symulują takie diodki, które się zapalają, które ja zapalam, gdy moje komponenty się podłączą, prawda, gdy już to zrobię, to wtedy wystarczy wybrać sobie op y komponent o nazwie List. View. Tu w tym polu sobie wpisujemy zwykły, windowsowy, delficzny, fałcelowy ListView. Położę na formę. I uwaga, tutaj normalnie ten ListView domyślnie, niestety, nie chce wyświetlać to w postaci takiej tabelki. Dlatego trzeba przejechać na dół do jego właściwości i wybrać sobie tutaj jego właściwość ViewStyle. Jest domyślnie na VS i Icon na VS Report moi drodzy i przydałoby się wtedy jeszcze pokazać hmm, Grid Lines, zrobić na true. Zobaczcie, od tej pory pokazują się już linijki. Tu na górze będzie header, który możemy używać. Ja go nie lubię używać, więc ten header to sobie wyłączymy. To się będzie nazywało tutaj. Słuchajcie, tu nie musi być double buffered. Hmm, gdzie będzie ten na H? Gdzieś może. Hmm. Wiecie co, i tak. O, jak mam z pamięci nieraz potem takie rzeczy mówić, to, to tak wychodzi. Hide selection group. Yy, może będzie na dole. Show header. Show show work area. O, show column headers jest true. Zrobimy na false. Widzicie, już mamy linijki. Oczywiście trzeba przygotować w takim e, list view. Przynajmniej dwie kolumny, żeby się pojawiały. Klikamy zatem dwa razy w ten nasz list view. Przygotujmy pierwszą kolumnę, w której nie piszemy żadnego caption, nic, bo to będzie potem napełniane programowo. Dajmy jej szerokość nie 50, a 25. Tu będziemy sobie umieszczali ikonkę, prawda? Dajmy sobie drugą kolumnę i tej dajmy szerokość, niech będzie na przykład 150. Taka szeroka kolumna, w której będzie adres IP. Jak widzicie, te kolumny już mi się pojawiają na ekranie. Tu mogę sobie zmniejszyć, ale nie dalej, żeby tu mi się w razie czego suwaczek zmieścił się pojawił. Gdyby się pojawiło, słuchajcie, u Was kamer więcej niż tutaj widać tych linijek. W razie czego mogę to podsunąć z klawiszem CTRL i strzałkami do góry czy w dół a z Shiftem i strzałkami mogę sobie zawęzić troszkę, na przykład, żeby mi się pokazywało tyle linii, jak proszę bardzo. Taki komponencik sobie nazwijmy króciutko, bo on ma długą nazwę, list view 1, ja sobie to nazywam LV1 i już list view 1 co jeszcze? Połóżmy sobie, słuchaj, słuchajcie, bo o, teraz może troszkę tego ten komponent, połóżmy sobie zwykły edit tutaj, na przykład. Zauważcie, że jak zrobiliśmy, żeby ten nasz panel na górze był otoczony tym ładnie, ładną taką czarną linijką, to komponenty, które na niego kładziemy, również dziedziczą taką obwódkę i od razu mają tego typu no, właściwości. Tak? Połóżmy sobie jakiś zwykły przycisk i nazwijmy go na przykład send command, to tutaj będziemy wpisywali komendy. Na przykład, pamiętacie, jedną z komend jest włączenie, żeby obraz był czarno-biały, to tutaj od razu niech sobie jakaś jedna komenda czeka, później będziemy ją zmieniali, niech się nazywa gr grayscale, którą będziemy wysyłać. Żeby nie oprogramowywać tutaj miliona przycisków, tak jak w moim programie, bo to jest zadanie dla Was, oprogramujmy sobie jeszcze... Takie rzeczy jak o, na przykład zmianę rozdzielczości, żeby ładnie to wyglądało. Połóżmy sobie zatem pole combo box, w które to pole, zobaczcie, jak tutaj wszedłem i ręcznie napełniłem w items strings. Tu sobie wszedłem i ręcznie żmudnie wypełniłem, żeby były takie rozdzielczości w takiej kolejności, bo będę wysyłał do naszego, tam pamiętacie, była komenda resolution, dwukropek, jakby numerek naszej pozycji stąd wybranej, prawda. Więc yy, tylko że jak to pole combo box położycie, to warto mu zrobić, żeby ono było, miało styl styl, bo domyślnie ma styl drop-down i wtedy można tutaj nawet ręcznie coś wpisywać, ale nam na tym nie zależy, wręcz odwrotnie. Żeby nie można było ręcznie wpisywać, to robimy tutaj opcję cs drop-down drop, 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 down, drop down list i ustawiamy mu właściwość nie na item indeks minus 1, tylko na pierwszą, czyli 0, proszę bardzo, pojawia się nam ten najniższy formacik. Przygotujmy sobie jeszcze jakiś jeden klawisz, niech to będzie przycisk... Ale trochę innej klasy, typu Speed Button, na którego można położyć jakiś obrazek. Ja tu przypiąłem obrazek, za pomocą którego na przykład będziemy resetowali. Zauważcie więc, że nasz cały program, interfejs, będzie pozwalał wygodnie na przykład, tak jak w tamtym programie, zmieniać rozdzielczość, resetować układ, podłączać się i odłączać z UDP, z obydwu serwerów, zaraz te komponenty położymy, podglądać, ile jest tam kamer prawda, podłączonych. No, pewnie nie będziecie ich robili tak dużo, ale żeby te, tego nie mnożyć, tych bytów, to zrobimy tylko sobie jedno pole Edit i jeden przycisk Send, żebyście zobaczyli, jak się wysyła takie komendy, to wy sobie sobie sami później pododajecie tych przycisków, ile chcecie. No, ważne, żebyście załapali ideę tego programowania, tak? Oczywiście, żeby tutaj się wyświetlały ikonki w polu. Hmm, w polu ListView to trzeba do niego podłączyć Image List. To się nazywa, słuchajcie, zobaczcie, tu się nazywa taki komponent image List. O taki komponencik by trzeba było położyć. Ja go sobie skopiuję już z mojej aplikacji wcześniej przygotowanej, bo na razie tylko pokazuję Wam interfejs użytkownika. I gdy w niego teraz kliknę, to zobaczcie, no właśnie, tylko nie wiem dlaczego tu mi się nie pokazało. Sekunda a powinny być w nim ikonki, ale widzę, że one się tak wprost nie kopiują niestety. O, teraz jeszcze raz kopiowałem image list 2. O, to w tym mi się skopiowały ikonki. Dobra, poczekajcie. O, jeszcze raz to zrobię. Położę komponent. Zresztą będziecie go mieli, bo ten kod źródłowy Wam dostarczę, że tak powiem. O, i tutaj w tym image list... Teraz mam trzy ikonki. Pamiętacie, gdy kamera jest nieaktywna, nie to ma taką szarą, gdy jest aktywna, to zieloną, gdy się rozłącza, to ja umiem, jest czerwona. Tutaj nie będziemy nawet tego zdarzenia oprogramowywali. I taki image list, zobaczcie, tu sobie położymy gdzieś ten komponencik na moim czole, o powiedzmy, i ten komponencik trzeba przy, przypiąć do naszego list view. Do small images, tak? O tutaj, zobaczcie, rozwijamy pole, widać już image list 1 i od tej pory będziemy mogli obsługiwać i wyświetlać sobie tam ikonki w tym polu. Dobra, ja tutaj dalej. To tyle, jeśli chodzi o stworzenie najważniejszych elementów użytkownika. Ja specjalnie pozwoliłem sobie przez chwileczkę o tym poopowiadać, budowałem z wami ten interfejs, żeby tu nie było pytań, które komponenty wybrać, jakie właściwości w nich ustawić. Tu są, jak widzieliście, bardzo istotne informacje. Który ma jaki align, jak go przypiąć, żeby to wszystko. Takie miało ręce i nogi, żebyście mogli iść sobie dalej i rozbudowywać tą aplikację, taką jak ja mam. Ale jeszcze, oczywiście, najważniejsze, jak sobie, powiedzmy, weźmiecie mój komponent MKUDPS, zobaczcie, ja tu mam w palecie Atmos sporo tych moich komponentów różnych, to takie komponenciki będzie trzeba dwa położyć sobie tutaj. Dlatego, że na MKUDPS1 będziemy odbierali, słuchajcie, streamowane przez UDP dane do klatki obrazków, z których będziemy tworzyli w locie filmik, natomiast tym drugim będziemy odbierali odpowiedzi na polecenia, które w razie czego, albo na przykład te broadcasty, które przysyła nam ESP, czyli na przykład na ten port 3346, tego nastawimy, a tego na 3344, tak? No I za pomocą jednego czy drugiego będziemy mogli też wysyłać dane dalej. I to wszystko, jeśli chodzi o taki interfejs użytkownika, dlatego ja teraz sobie to Delphi, słuchajcie, mogę zamknąć. A już tutaj mam przygotowane i tylko teraz będziemy sobie omawiali, jak które komponenty oprogramowujemy, tak? Tutaj nie zapisuję, a na ekran, proszę bardzo, wezmę teraz o nasz programik. Zauważcie, że tutaj zmniejszam, jak już go kompiluję, to dałem mu taką ikonkę śliczną i <laughs> różowym kolorkiem. Program nazwałem projekt ESP32CAM i zobaczcie, gdy go uruchomię generalnie, zobaczcie, że on się daje ładnie już uruchomić. Tak, na górze ma napis ładnie I love ESP32 kamera, dlatego to serduszko. Mogę zrobić start, i proszę bardzo, widać, że kamera była włączona, nawet się pojawiła zielona ikonka, i moja gadająca głowa już tutaj jest. Zobaczmy, czy w drugiej kamerze coś widać. Oczywiście, ale zobaczcie, pojawiły się suwaczki, co oznacza, że druga kamera transmituje większy obrazek. Widać to na dole, tutaj, bo się na status barze pojawiło już 640x480, więc zobaczcie. O, mogę sobie poszerzyć i widzę większy obrazek. Naturalnie już z naszego programu zaraz, zaraz pokażę jak to oprogramować, Mogę sobie ustawić 800 na 600. Znowu mam suwaczki. Znowu mogę poszerzyć, ale tutaj już tego wam nie za bardzo będę w stanie. O, no, jeszcze się mieści 800 na 600, ale możemy nawet wziąć największą rozdzielczość 1280 na 720 i proszę bardzo. To jest naprawdę już szerokie pole do popisu, ale oczywiście zmniejszymy. Zobaczcie, że tutaj już pliki lecą dosyć duże, 58 kB, więc to się ma prawo przycinać. Zmniejszymy do najmniejszej rozdzielczości. Zresztą kamerka może tam się wyłożyła i będzie musiała się zresetować. Możemy to zatrzymać i wystartować, zobaczyć, czy się pojawi odpowiedź od niej. O, pojawiła się chyba, ale to nie ta, ta tutaj, już. Już się przełączyła na mniejszą rozdzielczość. Pamiętacie, o tym Wam mówiłem w lekcji? Tu już zasuwają sobie ramki i widzicie też w naszym programie będzie e, ładnie status barzy na dole. Wszystko się pokazywało, z jaką kamerą jesteśmy podłączeni, e, z jaką rozdzielczość ma dana kamera, bo zauważcie, że ta druga ma, a też teraz 640 x 480. Przełączmy ją na mały obrazek. To widać, że e, gdy się przełączamy na kamerę, to od razu jest tu na dole wykrywana rozdzielczość, z jaką ona nadaje. Z jaką ona nadaje? Teraz mogę gadać do dwóch kamer. Dobra, Moi drodzy, teraz sekunda przerwę i przejdziemy sobie do omówienia jak są jak to wszystko jest tutaj oprogramowane, będzie trochę e, ciekawostek. To by było na tyle. Zaraz wracam hej.